Witajcie na kanale Violetta Pieu. W tym odcinku przyjrzymy się 10 bardzo ważnym czasownikom angielskim, które często nam się mylą, ponieważ ich znaczenie nie jest dla nas do końca jasne. A gdy użyjemy ich nieodpowiednio, to nasze zdanie może albo całkowicie zmienić sens, lub po prostu zostaniemy niezrozumiani. Czasowniki, które wybrałam, są bardzo często używane w codziennych rozmowach, więc jeśli chcesz poprawić swoje mówienie po angielsku, to koniecznie musisz wiedzieć, jak i kiedy je stosować. W tym odcinku pokażę Wam, jak używać tych czasowników i podam najważniejsze kolokacje, jakie one tworzą z innymi słowami. I to wszystko, o czym powiem, jest oczywiście bardzo ważne, ale nie możemy zapomnieć, że język jest umiejętnością praktyczną i trzeba to wszystko jeszcze wyćwiczyć, ponieważ w przeciwnym razie te wiadomości szybko wylecą nam z głowy. Jestem pewna, że wielu z Was, pomimo że uczyliście się angielskiego przez wiele lat w szkole czy na kursach językowych, to i tak wciąż macie problem z komunikacją. Powód tego jest prosty. To, czego się uczyliście, nie zostało wyćwiczone i użyte w praktyce. Doskonale znam to uczucie. To jest dokładnie tak, jakby nauczyciel ze szkoły jazdy miesiącami uczył mnie budowy samochodu z książki, tłumaczył mi, jak jeździć, wszystkie przepisy drogowe, i po kilku miesiącach teoretycznej nauki dał mi kluczyki i wymagał, abym płynnie jeździła samochodem. Czy słyszycie, jakie to niedorzeczne? Jazda samochodem, tak samo jak mówienie po angielsku, są umiejętnościami praktycznymi, które koniecznie trzeba wyćwiczyć. Więc nie ma na co czekać, trzeba poszukać sobie nauczyciela native speakera do rozmowy i świetną platformą, którą zawsze chętnie polecam, na której takie lekcje możecie sobie zorganizować, jest LiveXP. O tak, jak ja to zrobiłam. I od razu powiem, że nie musicie mówić po angielsku, aby na takie lekcje uczęszczać, ponieważ to nie miałoby sensu. Nauczyciele są przeszkoleni i wiedzą, jak komunikować się z osobami, których angielski jest bardzo podstawowy. Używają oni mowy ciała, gestykulują, używają pomocy wizualnych, takich jak karty, przedmioty, prezentacje, zapisują słowa. I jeśli jesteś na bardzo podstawowym poziomie, to tak właśnie Twoje lekcje będą wyglądały przez miesiąc, dwa czy trzy. Ale po pewnym czasie zaczniesz budować proste zdania, a później to już pójdzie jak z górki. Jak odwiedzacie mój kanał regularnie, to wiecie, że według mnie jest to najlepszy i najszybszy sposób na naukę języka angielskiego. Lecz dla tych, którzy nie mają jeszcze odwagi, aby tak od razu skoczyć na głęboką wodę, z LiveXP możecie umówić sobie lekcję języka angielskiego z nauczycielami, którzy również mówią po polsku. Co więcej, możecie mieć dwóch nauczycieli, nauczyciela mówiącego po polsku oraz native speakera i korzystać z ich pomocy, używając tylko jednej subskrypcji. Uwielbiam również filtry LiveXP służące do wyboru nauczyciela. I tak, możecie wybrać sobie nauczycieli języka angielskiego, a następnie znaleźć nauczycieli dwujęzycznych, którzy także mówią po polsku, wpisując tutaj polski. Możecie również znaleźć nauczycieli, którzy dzielą z Wami zainteresowania i hobby, co bardzo ułatwi rozmowy i spośród 2000 nauczycieli z całego świata nie powinniście mieć żadnego problemu ze znalezieniem idealnego partnera do rozmowy. Dodam jeszcze, że na platformie LiveXP możecie zrobić sobie test, w oparciu o który AI, sztuczna inteligencja, wygeneruje program nauczania oraz ćwiczenia dopasowane do Waszych potrzeb. I gdybyście chcieli spróbować, jak to działa, to dziś specjalnie dla Was LiveXP oferuje darmową 30-minutową lekcję próbną, która będzie darmowa, uwaga, tylko do 10 sierpnia. A jak zdecydujecie się dołączyć, to możecie stworzyć sobie swój własny plan, czyli wybrać, jak często chcecie mieć zajęcia oraz jak długo chcecie, aby one trwały. I dziś LiveXP daje Wam 30% zniżkę na każdą subskrypcję, czyli na każdy plan, który sobie wybierzecie. Kod promocyjny to BYVIOLETTA30, więc nie ma na co czekać. W opisie znajdziecie link, kliknijcie na niego i sami spróbujcie, a zobaczycie, jak szybko zrobicie postępy. Jak zawsze stworzyłam dokumenty PDF z informacjami o wszystkich czasownikach z tego odcinka i linki do nich znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na nie kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy, który zostanie zapisany na mojej liście mailingowej. Następnie wybrany przez Was dokument będzie przesłany na podany przez Was adres i od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach.
można odsubskrybować w każdej chwili. No dobrze, to co? Jesteście gotowi na ten maraton? To przechodzimy i pierwszymi dwoma czasownikami, na które popatrzymy, są do oraz make. I zaczniemy od do i od jego wszystkich form. Do to oczywiście forma podstawowa w czasie teraźniejszym. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika do dodajemy końcówkę s i otrzymujemy does. Czasownik do jest czasownikiem nieregularnym, więc jego forma w czasie przeszłym to did. A trzecia forma, ta past participle, to done. W czasach continuous do czasownika do dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy doing. No dobrze, to jak to już wiemy, to teraz możemy popatrzeć na to, kiedy go używać. A mianowicie czasownika do użyjemy, kiedy mówimy o wykonywaniu konkretnej pracy czy o wykonywaniu jakiegoś konkretnego zadania. Zwróćcie uwagę, że powiedziałam konkretnej pracy, czyli jasno określonej. Jeżeli zobaczycie, że któryś z Waszych domowników jest w trakcie wykonywania jakiejś konkretnej czynności, to możecie mu zadać pytanie: What are you doing? Co robisz? A w odpowiedzi możecie usłyszeć: I am doing the laundry. Robię pranie. Robienie prania to praca czy zadanie, które jest częścią naszych codziennych obowiązków. Coś, co wykonujemy regularnie i do ich opisania użyjemy właśnie do. Popatrzmy na inne zdanie. I do my food shopping on Mondays. Zakupy spożywcze robię w poniedziałki. Popatrzmy teraz na drugie użycie czasownika do, które jest zupełnie przeciwne i używamy go, gdy mówimy o czymś niekonkretnym lub o czymś ogólnym. Czyli w użyciu pierwszym mówiliśmy o wykonywaniu konkretnych prac, a użycie drugie czasownika do mówi o wykonywaniu czegoś niekonkretnego i ogólnego. I w tym zastosowaniu do użyjemy ze słowami takimi jak something, everything, anything, nothing oraz innymi. I oto dwa przykłady. I wyobraźcie sobie, że jesteście niesamowicie znudzeni i mówicie: no zróbmy coś. Coś ogólnie. Nie podajecie niczego konkretnie. Powiecie więc: let's do something. Mogę też powiedzieć: I did everything I could. Zrobiłam wszystko, co mogłam, nie wymieniając żadnych szczegółów. Zastosowanie trzecie mówi o tym, że do używamy zamiast innego czasownika. Lecz tylko wtedy, gdy znaczenie tego czasownika, którego zastępujemy słówkiem do, jest oczywiste i jasno wynika z kontekstu zdania. I tylko dodam, że w języku polskim w tym przypadku też robimy podobnie. I popatrzmy na przykłady. Wybieracie się na imprezę i możecie powiedzieć: I have to do my nails before the party. Muszę zrobić sobie paznokcie przed imprezą. Z kontekstu tego zdania jasno wynika, że zrobić paznokcie oznacza wypiłować je czy pomalować, czyli zrobić manicure. Innym dobrym przykładem jest zdanie: You do the bathroom and I'll do the kitchen. Ty zrób łazienkę, a ja zrobię kuchnię. I w zamyśle oczywiście mamy posprzątanie tych pomieszczeń. Pamiętajcie jednak, że takie użycie czasownika do ma bardzo nieformalny wydźwięk i jest charakterystyczne dla szybkiego, codziennego języka mówionego. Raczej nie spotkacie się z nim w języku pisanym. I to były trzy główne zastosowania czasownika do, a teraz popatrzmy na kolokacje z do, które niekoniecznie wpasowują się w te zasady. Co to są kolokacje? Są to wyrazy, które bardzo często występują z czasownikiem do, czyli takie utarte i bardzo potrzebne zwroty używane w codziennym języku. I pierwsza kolokacja to do somebody a favor, wyświadczyć czy zrobić komuś przysługę. I oto zdanie: Will you do me a favor, please? Proszę, czy zrobisz mi przysługę? Jest to świetny i nieformalny zwrot, który bardzo może Wam się przydać. Jest możliwe, że zamiast will na początku usłyszycie can. Can you do me a favor, please? Czy możesz, proszę, zrobić mi przysługę?
Druga kolokacja to do business, czyli prowadzić czy robić interesy. Ja to przykład zdania. My company does a lot of international business. Moja firma prowadzi dużo interesów na arenie międzynarodowej. Kolejna kolokacja to do a course, czyli robić kurs, uczęszczać na kurs. I oto zdanie. I am doing a course in general English now. Robię kurs z ogólnego języka angielskiego. Następna to do your very best, czyli zrobić jak najlepiej, zrobić wszystko, co w naszej mocy. I oto przykład zdania. We did our very best to give our kids a good education. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym dzieciom dobrą edukację. I nasza piąta kolokacja to do your chores, czyli wykonać prace domowe. I oto przykład zdania. I'll do my food shopping first and then I'll do my chores. Najpierw zrobię zakupy spożywcze, a potem zajmę się pracami domowymi. Przejdźmy teraz do czasownika make. I ponownie zaczniemy od szybkiej powtórki jego form. I tak, make to forma podstawowa w czasie teraźniejszym, do której dodajemy końcówkę s w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli he makes, she makes, it makes. Podobnie jak do, jest to czasownik nieregularny. Jego forma przeszła oraz past participle są takie same, made. W czasach continuous do czasownika make dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy making. Przejrzyjmy się teraz kilku zasadom, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, kiedy użyć make i odróżnić go od do, no bo przecież o to chodzi w tym odcinku. I tak, make użyjemy do opisania tworzenia czegoś od podstaw, od początku, do produkowania czegoś. Więc jeśli właśnie upiekłeś pyszne muffinki, to możesz powiedzieć I made some delicious muffins. Nie I did some delicious muffins, ponieważ upiekłeś te muffinki, więc stworzyłeś je od podstaw, z pojedynczych składników. Podobnie powiem she made these ornaments by hand. Zrobiła te ozdoby własnoręcznie, czyli sama je stworzyła. I na pewno spotkaliście się z określeniem handmade, które oznacza stworzyć czy wyprodukować coś ręcznie. Make również używamy, gdy mówimy o przygotowywaniu posiłków czy napojów, ponieważ jest to proces tworzenia czegoś. I możemy powiedzieć you look cold, I'll make you a nice cup of tea. Wyglądasz na zmarzniętą, zrobię Ci dobrą herbatę. A jeżeli przygotowałam posiłek, to mogę powiedzieć do męża I've made a lovely dinner for tonight. Zrobiłam na dziś wspaniały obiad. Ale by się zdziwił. Trzecim użyciem make jest, gdy chcemy powiedzieć, że zostało wywołane jakieś działanie lub reakcja. Popatrzcie na ten przykład. Sunny weather makes me happy. Czyli słoneczna pogoda napawa mnie radością. Ma na mnie dobry wpływ, dobre oddziaływanie. A jeśli kroimy cebulę, to często łzawią nam oczy i możemy powiedzieć onions make my eyes water. Od cebuli łzawią mi oczy. Czwarte użycie make to gdy stawiamy je przed rzeczownikami, które mówią o naszych planach lub decyzjach. Czyli jeżeli chcecie zapytać o to, czy ktoś zrobił już jakieś plany pod kątem wakacji, to możecie powiedzieć Have you made any plans for your holidays yet? Albo mogę na przykład powiedzieć I've made arrangements to go home this weekend. Planuję jechać do domu w ten weekend. I piąte, najmniej miłe użycie make może oznaczać, że ktoś nas do czegoś zmusza albo każe nam coś zrobić. Popatrzmy na te dwa przykłady zdań. You can't make him go, if he doesn't want to. Nie możesz go zmusić, żeby poszedł, jeśli on nie chce. I drugie zdanie. She made me wait for 2 hours. Kazała mi na siebie czekać przez 2 godziny. To tyle, jeśli chodzi o zasady. Tak samo jak w przypadku do, czasownik
make jest jednym z podstawowych czasowników używanych w języku angielskim, z którym tworzymy wiele kolokacji, lecz niestety nie wszystkie wpasowują się w zasady, które właśnie omówiliśmy. Nie musicie uczyć się ich na pamięć. Nauka tych kolokacji będzie przychodzić Wam naturalnie w miarę jak będziecie poznawać język. Popatrzmy więc na kolokacje z czasownikiem make, które są bardzo często używane w codziennym angielskim. Pierwsza z nich to make the bed, zaścielić łóżko. I oto przykład zdania. I got up, got dressed, made the bed and left for work. Wstałam, ubrałam się, pościeliłam łóżko i wyszłam do pracy. Ta kolokacja jest nie tylko często używana, ale jest też wyjątkiem, ponieważ na początku dzisiejszej lekcji mówiliśmy, że do opisania konkretnych prac domowych, a w dodatku powtarzających się, używamy do. Jednak gdy mówimy o ścieleniu łóżka, to powiemy make the bed. Następna kolokacja to make a phone call, czyli wykonać telefon, zadzwonić do kogoś. I oto zdanie. I have to make a phone call. Muszę wykonać telefon. Kolejna to make money, robić pieniądze. I oto przykład zdania. Gambling is not a way to make money. Hazard nie jest sposobem na zarabianie pieniędzy. Czwarta kolokacja to make a mistake, popełnić czy zrobić błąd. I oto przykład zdania. Everyone makes mistakes from time to time. Każdy od czasu do czasu popełnia błędy. I już ostatnia, piąta, to make a difference. Robić różnicę. I oto zdanie. Having a good teacher has made all the difference for Alex. Posiadanie dobrego nauczyciela zrobiło wielką różnicę dla Alexa. No dobrze, to zaczynamy i na początek powtórzymy sobie wszystkie formy czasownika keep. Keep to oczywiście forma podstawowa w czasie teraźniejszym. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika keep dodajemy końcówkę s i otrzymujemy keeps. Czasownik keep jest czasownikiem nieregularnym, więc jego forma w czasie przeszłym oraz ta trzecia forma past participle są takie same – kept. W czasach continuous do czasownika keep dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy keeping. Jak to już mamy ustalone, to przejdźmy teraz do znaczeń czasownika keep. I w moim słowniku było ich aż 16. Udało mi się je pogrupować i zredukować do 6, więc dziś popatrzymy na 6 z nich. Najważniejszym i najczęściej używanym znaczeniem keep jest zatrzymać, zachować, mieć coś, jakąś rzecz na stałe lub przez jakiś czas. I możemy powiedzieć keep the book, zatrzymać książkę, keep the change, zatrzymać resztę, czy keep a seat, zająć miejsce. Mówiąc keep the book, daję komuś do zrozumienia, że może sobie ją zatrzymać na stałe. I mogę powiedzieć, you can keep the book, I have another copy. Możesz zatrzymać tę książkę, mam jeszcze jeden egzemplarz. Wyrażenia keep the change użyjemy na przykład zostawiając napiwek w restauracji czy w taksówce. A zdanie keep a seat for me, will you please? I'm gonna be 5 minutes late. Powiemy, gdy chcemy, aby ktoś zajął czy zarezerwował nam miejsce. Drugie bardzo ważne znaczenie czasownika keep to też zachowywać czy zatrzymywać, lecz jakiś stan, nie rzecz, czyli pozostawać w jakimś stanie. Czyli w pierwszym znaczeniu zatrzymywaliśmy przedmiot, rzecz materialną, a w tym znaczeniu będziemy zatrzymywać coś niematerialnego, jakiś stan. I tu keep najczęściej użyjemy z przymiotnikiem, który będzie nam opisywał ten stan. I na przykładach będzie to oczywiście dużo lepiej widać. Keep quiet, dosłownie przetłumaczymy pozostań cichy, czyli zachowaj ciszę, bądź cicho. Keep warm, trzymaj się ciepło, czy zachowaj ciepło. Keep calm, zachowaj spokój i myślę, że większość z Was z tym się już spotkało. Keep well, przetłumaczymy trzymaj się dobrze lub bądź zdrów. I w tym znaczeniu keep możemy użyć zarówno w odniesieniu do osób, jak i do rzeczy. I możemy powiedzieć na przykład
bread keeps well for a few days in the fridge. Chleb zachowuje świeżość w lodówce przez kilka dni, czyli zachowuje dobry stan. Ale keep możemy również użyć z rzeczownikami. Popatrzmy na przykłady. Keep balance, zachować równowagę. Keep company, dotrzymać towarzystwa. Keep in touch, pozostać w kontakcie. Keep clean, utrzymać czystość. I oto przykład zdania. Jane tries to keep her room clean. Jane stara się utrzymać swój pokój w czystości. Trzecie znaczenie keep to trzymać, lecz w znaczeniu hodować zwierzęta. Na przykład keep goats możemy przetłumaczyć jako hodować lub trzymać kozy. Keep chickens, hodować kurczaki. I mówimy tu o zwierzętach zagrodowych, takich, których nie trzymamy w domu. Czyli na przykład możemy powiedzieć my uncle has a farm. He keeps cows and sheep. Mój wujek ma farmę, hoduje krowy i owce. Keep nie możemy użyć mówiąc o zwierzętach domowych, tak zwanych pets, ponieważ ich nie hodujemy. Nie powiemy więc I keep a hamster czy I keep a dog. To jest niepoprawnie. Tutaj możemy keep zastąpić czasownikiem na przykład have. I have a hamster czy I have a dog. Popatrzmy więc na czwarte znaczenie słowa keep. I używamy go, kiedy mówimy o dotrzymywaniu obietnic albo sekretów. Popatrzmy. Keep a promise to dotrzymać obietnicy. Keep a secret dotrzymać tajemnicy. Keep one's word dotrzymać słowa. Keep it to yourself zachowaj to dla siebie. A oto przykład sytuacji. Powierzyliście swojemu przyjacielowi sekret i prosicie, aby zachował go dla siebie, mówiąc but please keep it to yourself. A wasz przyjaciel najprawdopodobniej na to odpowie don't worry, I won't tell anybody, I always keep my word. Nie martw się, nikomu nie powiem, ja zawsze dotrzymuję słowa. Kolejne, już piąte znaczenie czasownika keep to robić coś ciągle lub powtarzać coś w kółko od nowa. Keep w tym znaczeniu jest bardzo często używany w codziennych konwersacjach. Co trzeba tutaj zapamiętać, to to, że po czasowniku keep użyjemy formy gerund z końcówką ing. I z pewnością słyszeliście takie wyrażenie jak keep going, czyli idź dalej, nie przestawaj, nie zatrzymuj się. Keep trying, próbuj dalej, nie poddawaj się. Czasownika keep również możemy użyć, gdy chcemy podkreślić, że czyjeś powtarzające się zachowanie po prostu nas denerwuje. Na przykład keep calling somebody oznacza wydzwaniać do kogoś. I mogę powiedzieć Joe is annoying me. He keeps calling me. Joe mnie irytuje, wciąż do mnie wydzwania. A jeśli znamy kogoś, kto ciągle rozmawia tylko o pracy, to możemy powiedzieć she constantly keeps going on about her job. Ona ciągle nawija o swojej pracy. Popatrzmy jeszcze na taki przykład. Spóźniliśmy się na spotkanie, więc wypada przeprosić osoby, które na nas czekały. Więc mówimy sorry to keep you waiting. Przepraszam, że musieliście czekać. Szóste znaczenie czasownika keep to mieć czy prowadzić na przykład pamiętnik, dziennik czy innego rodzaju zapiski. I na przykład mogę zapytać do you keep a diary? Czy piszesz albo prowadzisz pamiętnik? Prowadzić możemy też biznes. I oto przykład zdania. My dad used to keep a small gift shop. Mój tato prowadził mały sklepik z pamiątkami. Lecz muszę tutaj dodać, że jest to dość przestarzałe użycie czasownika keep i w dzisiejszych czasach raczej usłyszycie my dad used to run a small gift shop. Przebrnęliśmy przez te najważniejsze znaczenia czasownika keep, ale to wcale nie koniec. Jak już wspomniałam, keep jest jednym z podstawowych i najczęściej używanych czasowników w języku angielskim i występuje on w całej gamie wyrażeń, którymi native speakerzy posługują się na co dzień. Zauważcie, że wiele z nich to wyrażenia w trybie rozkazującym, czyli takie, w których niejako nakazujemy komuś, żeby kontynuował coś robić. I dziś popatrzymy na te najczęściej używane. Z pierwszym zapewne spotkacie się w parku i jest nim keep off the grass, który dosłownie przetłumaczymy trzymaj się z daleka od trawy, czyli po prostu nie wchodź na trawnik, nie tepcz trawy. Następny to
keep an eye on someone czy something, czyli nie spuszczać kogoś lub czegoś z oczu. I także możemy to przetłumaczyć pilnować albo obserwować kogoś lub coś. I oto przykład zdania. I am going to buy us some ice creams. Keep an eye on my little brother, please. Idę kupić nam lody. Proszę, popilnuj mojego młodszego brata. Czyli nie spuszczaj go z oczu. Nasze następne wyrażenie to keep your chin up. Głowa do góry. A w języku angielskim jest to broda do góry. I użyjemy go, aby dodać otuchy komuś, kto znalazł się w trudnej sytuacji. Możemy powiedzieć keep your chin up, mate. Everything will be fine. Głowa do góry, przyjacielu. Wszystko będzie dobrze. Kolejny to keep your distance, czyli zachować czy trzymać dystans lub nie zbliżać się. Na przykład, jeżeli chcecie się z kimś zaprzyjaźnić, lecz ta druga osoba traktuje Was z dystansu, to możecie powiedzieć I've tried being friendly, but she keeps her distance. Starałam się być przyjacielsko nastawiona, ale ona trzyma mnie na dystans. A jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś zrobił kawał dobrej roboty i chcemy zachęcić go, aby kontynuował swoje wysiłki, to powiemy keep up the good work, czyli dobra robota, tak trzymaj. Następny zwrot jest bardzo przydatny, szczególnie w pracy. Jest nim keep someone posted, informować kogoś na bieżąco. I oto jak możemy użyć tego w zdaniu. There's no news at the moment, but I'll keep you posted. W tej chwili nie ma żadnych wieści, ale będę informował Cię na bieżąco. Kolejny zwrot to czasownik frazowy keep up with somebody. Nadążyć za kimś, dotrzymać kroku. I oto przykład zdania. He started to walk faster and the children had to run to keep up. Zaczął iść szybciej i dzieci musiały biec, żeby za nim nadążyć. Następny jest bardzo do niego podobny. Keep up with something. Nadążyć za czymś. I oto przykład zdania. Technology changes so fast, it's hard to keep up with it. Technologia zmienia się tak szybko, że trudno za nią nadążyć. I już ostatni zwrot na dziś to keep up to date, czyli być na bieżąco. I posłuchajcie tego zdania, prawdziwe, z życia wzięte. My emails are free and will keep you up to date on the new lessons. Moje e-maile są bezpłatne i będą Cię informować na bieżąco o nowych lekcjach. No więc zaczynamy i najpierw popatrzymy na czasownik watch i jego wszystkie formy. Watch to forma podstawowa w czasie teraźniejszym. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika watch dodajemy końcówkę es, ponieważ jest on zakończony, jak ja to mówię, na szeleszczącą głoskę ć i otrzymujemy watches. Czasownik watch jest czasownikiem regularnym, więc jego forma w czasie przeszłym oraz past participle są takie same. Watched. Proszę, zwróćcie uwagę na wymowę. To jest watched z wyraźnym ty na końcu. Watched, a nie watched. W czasach continuous do czasownika watch dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy watching. Jeśli chodzi o znaczenie czasownika watch, to użyjemy go wtedy, gdy chcemy podkreślić, że patrzymy na coś przez dłuższy okres czasu i to, na co patrzymy, rusza się lub zmienia. Czyli zastosujemy go wtedy, kiedy mówimy, że coś oglądamy, obserwujemy lub przyglądamy się czemuś. Ale na przykładach będzie to o wiele lepiej widać. Popatrzmy. I watch TV every day. Codziennie oglądam telewizję, czyli to, co widzimy w telewizji, cały czas się zmienia i nie tylko obraz jest ruchomy, ale i programy się zmieniają, z wiadomości po seriale do filmów oraz jak siadamy przed telewizorem, aby coś obejrzeć, to trwa to zazwyczaj jakiś okres czasu, czyli oba warunki są spełnione. I może jeszcze jeden przykład? He was watching a football match the entire afternoon. Oglądał mecz piłki nożnej całe popołudnie. I tutaj jest tak samo. W trakcie meczu cały czas coś się dzieje, a my jesteśmy na tym skupieni i mecz z reguły trwa około 2 godziny, więc te warunki tutaj są również spełnione.
Jeśli usiądę i będę obserwować to, co się dzieje wokół mnie, to również mogę użyć watch i powiedzieć I was sitting by the window watching people walking past. Siedziałam przy oknie, obserwując przechodzących ludzi. I tutaj znowu, watch mówi nam, że obserwowaliśmy ludzi przez jakiś czas, no i oczywiście ludzie byli w ruchu. Katie is watching her children playing at the playground. Katie obserwuje swoje dzieci bawiące się na placu zabaw. I tutaj również oba warunki są spełnione. Ale czasownik watch ma jeszcze jedno znaczenie, z którym często się spotkacie, a które nieco odbiega od tej zasady. A mianowicie watch również oznacza pilnować czegoś lub uważać na coś. I tak, gdy chcemy poprosić kogoś, aby popilnował nam na przykład naszych rzeczy, to możemy powiedzieć, could you watch my bag for me when I go to the toilet, please? Czy możesz proszę popilnować mojej torby, kiedy pójdę do toalety? I tu nie mamy tego aspektu ruszającego się obiektu czy obrazu. Torba się oczywiście nie rusza, ale ten drugi warunek jest spełniony, ponieważ nasze rzeczy są pilnowane przez jakiś czas, ktoś je obserwuje przez kilka minut. I jeszcze jedna, nieco inna sytuacja. Gdy chcę kogoś ostrzec, to mogę powiedzieć watch what you're doing with this knife. It's very sharp. Uważaj na to, co robisz z tym nożem. Jest bardzo ostry. I tutaj również mamy ten element obserwowania czegoś przez jakiś czas ze skupioną uwagą. Popatrzmy teraz na czasownik see i znowu zaczniemy od szybkiej powtórki jego form. See to podstawowa forma w czasie teraźniejszym. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika see dodajemy końcówkę s i otrzymujemy sees, czyli he sees, she sees oraz it sees. Czasownik see jest czasownikiem nieregularnym. Jego forma w czasie przeszłym to saw, a trzecia forma, ta past participle, to seen. W czasach continuous do czasownika see dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy seeing. Jednak musicie wiedzieć, że gdy mówimy o zmyśle wzroku, to nigdy nie użyjemy czasownika see z końcówką ing. I już szybko wyjaśnię dlaczego. A mianowicie czasownik see może być zarówno czasownikiem statycznym, opisującym stan, lub dynamicznym, opisującym czynność. I w zależności od tego zmienia się jego znaczenie. Gdy mówimy o zmyśle wzroku, see będzie występowało jako czasownik statyczny, ponieważ aby coś widzieć, nie potrzebujemy wykonywać ruchu czy działania. A zasada mówi, że z czasownikami statycznymi nie używamy końcówki ing. See z końcówką ing, czyli seeing, możemy użyć, gdy chcemy powiedzieć, że kogoś widzimy, ale w sensie, że z kimś się spotykamy. Na przykład, I am seeing my doctor tomorrow. Jutro mam wizytę u lekarza. Aby spotkać się z lekarzem, muszę iść do przychodni, więc muszę wykonać ruch. Oto było krótkie przypomnienie o czasownikach statycznych i dynamicznych, a teraz wracamy do naszego czasownika see i używamy go wtedy, gdy mówimy o bezwiednym czy mimowolnym widzeniu. Czyli my coś widzimy, ale nie wkładamy w to żadnego wysiłku. My to widzimy, ponieważ posiadamy zmysł wzroku. Czy chcemy, czy nie, my to i tak widzimy. Oto kilka przykładów. I opened my eyes and saw a beautiful garden. Otworzyłam oczy i zobaczyłam piękny ogród. Natomiast gdy wejdę do ciemnego pomieszczenia, to pierwsze, co zrobię, to włączę światło, bo nic nie widzę. I mogę powiedzieć, I turned on the light so that I could see. Włączyłam światło, żeby widzieć. Gdy wyjdziemy przed dom i zobaczymy naszego znajomego przejeżdżającego koło naszego domu, całkiem przypadkowo, nie wkładając w to żadnego wysiłku, to możemy powiedzieć, we saw you drive past our house yesterday. Popatrzmy na tę sytuację, gdy z okna zobaczymy dzieci bawiące się w parku całkiem mimowolnie. To powiemy, from the window I saw children playing in the park.
lecz gdybym chciała powiedzieć, że się im przyglądałam, czyli że skupiałam na nich swoją uwagę przez jakiś czas, to musiałabym tutaj użyć czasownika watch i powiedzieć I watched children playing in the park. Ważne jest, abyście wiedzieli, że czasownik see bardzo często występuje z czasownikiem modalnym can i powiemy I can see zamiast I see, które de facto może oznaczać rozumiem. I zapewne nieraz słyszeliście, jak native speaker mówił oh yes, I see, o tak, rozumiem. Oto kilka przykładów. I can see you, widzę cię. We can see the red car, widzimy ten czerwony samochód. Czy she can see a little spider on the floor. Ona widzi małego pająka na podłodze. Oczywiście możemy pominąć can i powiedzieć I see you, we see the red car, czy she sees a little spider on the floor. Lecz z can zdania te brzmią o wiele bardziej naturalnie. Jest jeszcze jedna sytuacja, taki mały wyjątek, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, ponieważ ona również często pojawi się w codziennych konwersacjach i rozmowach. Chodzi tutaj o oglądanie filmów, przedstawień czy meczów. I już wiemy, że aby powiedzieć, że coś oglądamy w telewizji, to do tego użyjemy czasownika watch. Na przykład, I watched a good film last night. Wczoraj wieczorem obejrzałam dobry film. Ale jeżeli ten dobry film oglądałam w kinie, to powiem uwaga, I saw a good film last night. Czyli gdy użyjecie watch, native speaker zrozumie, że oglądaliście ten film w telewizji. A gdy użyjecie see, to jest bardzo możliwe, że dla native speakera będzie to znaczyło, że ten film oglądaliście w kinie. Popatrzmy teraz na czasownik look. I tradycyjnie zaczniemy od jego wszystkich form. Look to forma podstawowa w czasie teraźniejszym. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika look dodajemy końcówkę s i otrzymujemy looks. Czasownik look jest czasownikiem regularnym, więc jego druga forma w czasie przeszłym oraz ta trzecia past participle są takie same. Looked. Na końcu looked również słyszymy t. Looked, a nie looked. W czasach continuous do czasownika look dodajemy końcówkę ing i otrzymujemy looking. Czasownik look oznacza patrzeć, zobaczyć, dosłownie przenieść na coś wzrok i popatrzeć na to umyślnie. Jeżeli znajdę na spacerze czterolistną koniczynę, to na pewno zawołam look, I found a four-leaf clover. I mówiąc look, chcę, aby osoba, do której mówię, przeniosła wzrok i umyślnie popatrzyła na koniczynę. Czasownika look również możemy użyć, gdy chcemy powiedzieć nie patrz. Tylko oczywiście muszę z tego zrobić przeczenie i dodać słówko przeczące don't. I oto przykład. Don't look. It's a surprise. Nie patrz. To niespodzianka. Podobnie, gdy jesteśmy w sklepie. Ekspedient może zaoferować nam swoją pomoc i zapytać, czy szukamy czegoś konkretnego, a my możemy odpowiedzieć No, I'm just looking. Nie, tylko oglądam. Czyli wy celowo przyglądacie się rzeczom, skupiając na nich swoją uwagę z nadzieją, że może coś Wam się spodoba i że kupicie. Tu również warto wspomnieć, że czasownika look często używamy z przyimkiem at. Look at w znaczeniu patrzeć na kogoś lub patrzeć na coś. Look at somebody, look at something. A oto kilka przykładów. Look at that girl, she's my sister. Spójrz na tę dziewczynę, to moja siostra. Look at this kitten, it's so cute. Popatrz na tego kotka, jest taki uroczy. Don't look at me. Nie patrz na mnie. Podsumowując, watch użyjemy najczęściej, gdy chcemy powiedzieć, że patrzymy czy obserwujemy ruchomy obiekt, lecz nieruchomy czasami też, przez dłuższy okres czasu i jest to działanie zamierzone. Na przykład watch a film, oglądać film, watch children playing, obserwować czy pilnować bawiące się dzieci. Natomiast see i look
są bardzo do siebie podobne, z tym, że see mówi o bezwiednym czy niezamierzonym widzeniu czegoś, czy chcemy, czy nie, nie mamy na to wpływu, my to widzimy, ponieważ posiadamy zmysł wzroku, na przykład I saw your new car, widziałam twój nowy samochód, tak mimochodem, widziałam, ponieważ mam zmysł wzroku, a look mówi o świadomym i umyślnym patrzeniu na coś, na przeniesieniu na coś wzroku i skupieniu na tym uwagi. Na przykład look at me, popatrz na mnie. No więc zaczynamy i na początek powtórzymy sobie wszystkie formy czasownika let. Let to oczywiście forma podstawowa w czasie teraźniejszym. Jak zawsze w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika let dodajemy końcówkę s i otrzymujemy let's, czyli he lets, she lets oraz it lets. Czasownik let jest czasownikiem nieregularnym. Jego forma przeszła oraz past participle, czyli ta druga i trzecia forma, są takie same. Let, let. W czasach continuous do czasownika let dodajemy jak zawsze końcówkę ing i otrzymujemy letting. Proszę zauważcie, że w letting podwajamy literkę ty. Zasada jest taka, że jeśli czasownik zakończony jest na spółgłoskę, którą poprzedza samogłoska i akcent w wyrazie pada właśnie na tę końcową sylabę, a w tym wyrazie mamy tylko jedną sylabę, więc na pewno pada, to podwajamy ostatnią spółgłoskę, czyli w tym wypadku ty. Jak widzicie, let spełnia wszystkie te warunki, i dlatego podwoiliśmy ty. Dodam jeszcze tylko, że nie musicie pamiętać tej zasady. I zamiast tego chyba łatwiej jest zwyczajnie zapamiętać te czasowniki, w których podwajamy ostatnią spółgłoskę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, to jak to już wiemy, to teraz przejdźmy do tych czterech najważniejszych znaczeń czasownika let. I pierwszym jest dać pozwolenie. Gdy mój przyjaciel Tom pozwoli mi zadzwonić ze swojego telefonu, to mogę powiedzieć Tom lets me use his phone. Tom pozwolił mi użyć swojego telefonu. I w drugą stronę. Czasownika let możemy użyć, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś nie wyraził na coś zgody lub nie pozwolił na coś. Lecz wtedy w zdaniu musi oczywiście pojawić się przeczenie, czyli słówko not. I możemy powiedzieć na przykład she wanted to go with us, but her parents would not let her. Chciała iść z nami, ale jej rodzice jej nie pozwolili, nie wyrazili zgody. Czasownika let w tym znaczeniu możemy też użyć w bardziej przenośnym sensie. I mogę na przykład komuś poradzić don't let it worry you. Nie zamartwiaj się, nie pozwól, żeby cię to martwiło. Popatrzmy na drugie znaczenie czasownika let, którym jest wynająć coś komuś. Czyli jak macie na przykład pokój, mieszkanie czy dom na zbyciu i chcecie je komuś wynająć, to powiecie I have a room to let in London. Mam pokój do wynajęcia w Londynie. I może jeszcze jeden przykład. He's let his flat to a young couple. Wynajął swoje mieszkanie młodej parze. I to użycie jest typowe głównie dla brytyjskiego angielskiego. Lecz proszę zauważcie, że gdy to wy wynajmujecie dom czy mieszkanie od kogoś dla siebie, to powiecie I rent a house, nie let. Takie małe przypomnienie. Następną, już trzecią sytuacją, w której użyjemy czasownika let, jest gdy chcemy uprzejmie zaoferować komuś zrobienie czegoś. I to użycie czasownika let możemy porównać do polskiej struktury pozwól, że zrobię coś dla ciebie. Na przykład, let me take your jacket. Pozwól, że wezmę twoją kurtkę. Lub, let me buy you a drink. Pozwól, że postawię ci drinka. I już czwarte użycie czasownika let. Według mnie najważniejsze i zdecydowanie najczęściej używane w potocznym mówionym angielskim, które stosujemy, aby zaproponować czy zasugerować coś komuś. I w tym znaczeniu czasownik let najczęściej idzie ze słówkiem us. Let us. Ale wy prawdopodobnie znacie jego formę skróconą. Let's. Na przykład let us go for a coffee.
A forma skrócona to let's go for a coffee, czyli chodźmy na kawę. I jak widzicie, let's nie jest skrótem ani od let is, ani od let has, tylko od let us. Us oznacza nam i pochodzi od we, my. Mówiąc więc let us czy let's, sugerujemy, że my również będziemy uczestniczyć w tym, co proponujemy czy sugerujemy. Może jeszcze jeden przykład. Let's go home. Chodźmy do domu. My też. Tu też mówimy o sobie. I let's mówi nam o składanej propozycji, a czasownik go oznacza iść, więc let's go przetłumaczymy chodźmy. Jestem pewna, że zwrot let's go jest Wam bardzo dobrze znany i że często go używacie, ale let's można użyć jeszcze z wieloma innymi czasownikami. Popatrzmy. Let's read przetłumaczymy przeczytajmy. My też, ponieważ read to czytać. A jak przetłumaczycie let's sit down? Jest to oczywiście usiądźmy. A let's watch? Obejrzyjmy. My też. A let's cook? Ugotujmy. I tak dalej. Więc jak widzicie, samego let's nie tłumaczymy. Ono tylko tam jest, aby nam pokazać, że jest to nasza propozycja czy sugestia. Jedynie tłumaczymy ten czasownik, który stoi przy let's. No dobrze, to mam teraz dla Was małe zadanie. Tomorrow is Amy's birthday. Let's do something nice for her. Jutro są Amy urodziny. Zróbmy dla niej coś miłego. Jak powiedzieć, zorganizujmy jej imprezę, niespodziankę. Kupmy torta i prezenty. A jak powiedzieć, zaprośmy dużo gości. I oczywiście w tych wszystkich zdaniach musi pojawić się let's, ponieważ są to nasze sugestie i propozycje, w których my też będziemy brali udział. Pierwsze zdanie przetłumaczymy let's organize a surprise party for her. Drugie, let's buy a birthday cake and some presents. A trzecie, let's invite a lot of people. Proste, prawda? Popatrzmy teraz na kilka innych zdań z let's. Let's make sure oznacza upewnijmy się. I możemy powiedzieć let's make sure the shop is open before we go. Zanim wyjdziemy, upewnijmy się, że sklep jest otwarty. Let's go out for dinner to chodźmy gdzieś czy wyjdźmy gdzieś na kolację. A let's get out of here to wynośmy się stąd. Czasami jednak możemy chcieć zasugerować, aby czegoś nie robić. I możemy chcieć powiedzieć na przykład nie kłóćmy się, nie zapomnijmy czy nie gotujmy dziś. Więc jak to zrobić? I są na to dwa sposoby. W pierwszym do let's dodajemy słówko przeczące not. Na przykład let's not argue, let's not forget czy let's not cook today. W drugim sposobie używamy operatora do ze słówkiem przeczącym not, czyli don't, które stawiamy na samym początku zdania. Popatrzmy. Don't let's throw it away yet. Nie wyrzucajmy jeszcze tego. Jednak ten sposób jest dość przestarzały i już praktycznie w ogóle nieużywany i nie musicie się go uczyć. Wspominam o nim tylko po to, abyście wiedzieli, że coś takiego istnieje, ale nikt już tak praktycznie nie mówi. Czyli z tych dwóch sposobów let's not jest tym powszechnie używanym. Czasownik let jest używany w całej gamie wyrażeń, którymi native speakerzy posługują się na co dzień. I dziś wybrałam dla Was kilka tych, które według mnie musicie znać. I oto one. Let's do it to pierwszy. Przetłumaczymy go, zróbmy to. Na przykład, Wasz przyjaciel mówi I feel like going out. What do you think? Mam ochotę gdzieś wyjść. Co myślisz? Yeah, let's do it. Jasne, zróbmy to. A jeśli czegoś nie wiemy i chcemy szybko sprawdzić w internecie, to możemy po prostu powiedzieć I am not sure about that. Let's check. Nie jestem tego pewna. Sprawdźmy. Następny to let's try. Spróbujmy. I jak próbujecie coś zrobić i Wam się nie udaje, to możecie powiedzieć let's try again later. Spróbujmy ponownie później.
Fajną alternatywą dla let's try jest też let's give it a go. I możemy powiedzieć we've got nothing to lose, so let's give it a go. Nie mamy nic do stracenia, więc spróbujmy. Kolejny bardzo przydatny zwrot to let's begin. Zacznijmy czy zaczynajmy. I oto zdanie. Everyone is here, so let's begin. Wszyscy już są, więc zaczynajmy. Możemy oczywiście słowo begin zastąpić słowem start i powiedzieć let's start. A skoro zaczynamy, to musimy też skończyć i możemy powiedzieć po prostu let's stop here. Skończmy czy zatrzymajmy się tutaj. I do tego też mamy fajną alternatywę, której możemy użyć i jest nią bardzo znany idiom let's call it a day. Zakończmy na dzisiaj. Możemy użyć go w przypadku, kiedy jesteśmy na przykład zmęczeni wykonywaniem jakiejś czynności albo czujemy się, że zrobiliśmy dzisiaj już wystarczająco dużo, więc możemy powiedzieć I am getting a bit tired now. Let's call it a day. Robię się już troszkę zmęczony. Zakończmy na dzisiaj. Let's move on to kolejny, który oznacza przejdźmy dalej. Często można go usłyszeć podczas spotkań biznesowych czy szkoleń. I oto przykład zdania. Does anyone have any questions? No, let's move on. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie? No to przechodzimy dalej. Następny to let's have a look, czyli zobaczmy. Jeżeli ktoś Was zapyta, how many people will be there? Ile będzie tam osób? A Wy nie jesteście pewni, to możecie powiedzieć, well, let's have a look on the list. About 20. Zobaczmy na listę. Około 20. W taki sam sposób możemy użyć wyrażenia let's see. Zobaczmy, pomyślmy, czy zastanówmy się. I często usłyszycie, let's see what we can do. Zobaczmy, co możemy zrobić. Kolejny zwrot to let's make sure. Upewnijmy się. Na przykład, chcecie się upewnić, że zamknęliście drzwi przed wyjściem z domu i możecie wtedy powiedzieć let's make sure the door is locked before we go out. Let's wait and see. Poczekajmy i zobaczymy. Może się przydać, gdy wprowadzacie jakieś zmiany i potrzebujecie czasu, żeby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Na przykład możecie powiedzieć let's wait and see how things go. Poczekajmy i zobaczymy, jak sprawy się rozwiną. I już na sam koniec mam dla Was trzy idiomy z czasownikiem let. Pierwszy to let someone go, czyli puścić kogoś, ale uwaga też, zwolnić kogoś z pracy. I tak, jeżeli chcemy do kogoś powiedzieć po prostu puść mnie, to możemy powiedzieć let me go. A gdy mówimy o zwolnieniach z pracy, to możemy powiedzieć we had to let 10 employees go last month. W zeszłym miesiącu musieliśmy zwolnić 10 pracowników. Następny to let me know, czyli daj mi znać. I możemy powiedzieć let me know what time we are meeting on Friday. A w szybkiej mowie let me know może zostać wymówione let me know. Pamiętacie, mówiłam o tym w jednym z odcinków o wymowie. I już na sam koniec let somebody down, co oznacza zawieść kogoś. I możecie powiedzieć don't let me down, nie zawieć mnie. Dziś popatrzymy na to, kiedy powiedzieć I went, a kiedy I have gone, czy I've gone. Otrzymuję od Was wiele wiadomości, w których pytacie Violeta, kiedy użyć I went, a kiedy I've gone? I postanowiłam nagrać o tym odcinek i dziś pokażę Wam, czym te zdania się od siebie różnią oraz kiedy i jak ich używać. Obiecuję, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka już zawsze będziecie wiedzieć, jak i kiedy je stosować, więc koniecznie zostańcie do końca. No to wracamy do naszych I went i I have gone. I są one zbudowane w dwóch różnych czasach gramatycznych. I went to czas past simple, czas przeszły. Natomiast I have gone to zdanie jest zbudowane w czasie present perfect. Ogólnie mówiąc, czasu past simple, czasu przeszłego, używamy, gdy mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości i nie ma żadnego związku z teraźniejszością. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. My możemy o tym opowiadać komuś, my możemy do tego wracać pamięcią, lecz to, co wydarzyło się, nie ma wpływu
na nasze obecne życie, na to, co dzieje się teraz. I możemy powiedzieć, że wydarzenie to miało miejsce na przykład yesterday, wczoraj, the day before yesterday, przedwczoraj, last week, w ostatnim tygodniu, 2 months ago, czy a year ago. I są to określenia czasowe, które są zakończone i są już przeszłością. A oto przykład zdania. I went out with my friends last weekend. Wyszłam z przyjaciółmi w ostatni weekend. I oto jak mniej więcej będzie to wyglądało na osi czasu. I jak widzicie, wydarzenie to nie ma połączenia z teraźniejszością. To już się wydarzyło i tyle, skończone. Czas present perfect natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jest to czas present, czyli teraźniejszy. Lecz jest to dość nietypowy czas teraźniejszy, który w języku angielskim łączy przeszłość z teraźniejszością. Czyli w języku angielskim istnieje dodatkowy czas, którego nie mamy w języku polskim, który jest pomostem, takim połączeniem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Tu najczęściej użyjemy niezakończonych określeń czasowych, jeśli w ogóle ich użyjemy, takich jak today, this week, this year, in my life, ponieważ today rozpoczęło się kilka godzin temu, no i wciąż jeszcze trwa. This week rozpoczął się w poniedziałek i też wciąż jeszcze trwa. This year oraz in my life także jeszcze trwają. Ja wciąż jeszcze żyję, moje życie jeszcze trwa. Czyli czasu present perfect użyjemy, aby powiedzieć, że coś się rozpoczęło w przeszłości i wciąż trwa. Na przykład, I have lived in England for 18 years. Mieszkam w Anglii od 18 lat, czyli przyjechałam do Anglii w 2006 roku, zaczęłam tu mieszkać w przeszłości i wciąż tu mieszkam. To wciąż trwa, no i jeszcze będzie trwało. Lub uwaga, że coś wydarzyło się i zakończyło się w przeszłości, lecz skutki tego, co się wydarzyło, w jakiś sposób mają wpływ na chwilę obecną, na moje obecne życie. Na przykład, I have lost my passport. Zgubiłam paszport. Ja go zgubiłam już kilka dni temu, to już się wydarzyło, to już się stało. Ale skutkiem tego jest fakt, że nie mogę polecieć do Polski i zobaczyć się z moją rodziną. Czyli to, że zgubiłam paszport, ma bezpośredni wpływ na chwilę obecną, na moje obecne życie. Czas present perfect to jeden z najczęściej używanych czasów w języku angielskim, który musisz znać, jeśli chcesz biegle posługiwać się językiem angielskim. Niemniej jednak przysparza on nam, Polakom, wiele trudności, ponieważ nie mamy go w języku polskim i ciężko jest nam go zrozumieć, ponieważ nie mamy go do czego porównać. Aby ułatwić Ci jego naukę, stworzyłam kurs online, gdzie nauczam właśnie czasu present perfect. A jeśli zdecydujesz się na jego wersję rozszerzoną, to i czasu present perfect continuous. Gorąco polecam kliknąć na link w opisie, zaopatrzyć się w kurs i rozwiać wszystkie wątpliwości oraz naprawić wszystkie błędy związane z użyciem tych czasów. Zapraszam. Czyli biorąc pod uwagę to wszystko, czego dziś już dowiedzieliśmy się o czasie past simple oraz present perfect, I went użyjemy, gdy mówimy, że gdzieś poszliśmy czy pojechaliśmy w przeszłości. To się już wydarzyło i nie ma wpływu na nasze obecne życie, ponieważ went to forma przeszła od czasownika go. A oto dwa przykłady zdań. I went to Spain last summer. Zeszłego lata pojechałam do Hiszpanii. Yesterday I went for a walk. Wczoraj poszłam na spacer. To już było i minęło. Te wydarzenia nie mają żadnego związku z teraźniejszością. Zanim wyjaśnię, kiedy użyć I have gone, popatrzmy najpierw na odmiany czasownika go. I tak, mamy go i jest to ta forma podstawowa czasownika, iść czy jechać. Następnie mamy went, i jak już wiemy, jest to forma przeszła, czyli past simple, często też nazywana drugą formą czasownika. Ale jak w takim razie będzie wyglądała ta trzecia forma, past participle, ta, której używamy w czasie present perfect? I tu mamy dwie formy, gone oraz been. Wy zapewne wiecie, że been pochodzi od czasownika be. I tak, to jest prawda. Been może być trzecią formą czasownika
be, być. Lecz been może również być trzecią formą od czasownika go. Niestety nie wszystkie tabele z czasownikami nieregularnymi o tym mówią, to podają, tylko te bardziej zaawansowane i bardziej szczegółowe. Proszę, zwróćcie uwagę na wymowę been, które często w brytyjskim angielskim jest wymawiane jak been. Been, tak jak kosz na śmieci przez y. Been. I możemy powiedzieć they have gone to the bank oraz they have been to the bank albo they have been to the bank. I w tych dwóch zdaniach formy been oraz gone pochodzą od go. No ale czym w takim razie one się od siebie różnią? A mianowicie, gdy powiemy they have gone to the bank, używając gone, to znaczy, że oni poszli do banku, lecz jeszcze nie wrócili. I dlatego, że oni wykonali tylko podróż w jedną stronę, oznaczymy to strzałką w jedną stronę. A gdy powiemy they have been to the bank, to znaczy, że oni poszli do banku i już wrócili. Poszli do banku, załatwili co chcieli i już są z powrotem. Czyli wykonali podróż w dwie strony i oznaczymy to taką oto zawiniętą strzałką. To może jeszcze dwa zdania? She has gone to Italy. Ona pojechała do Włoch i wciąż tam jest, a wiemy to stąd, ponieważ zostało użyte gone. She has been to Italy. Ona pojechała do Włoch i już wróciła. Jest pięknie opalona, co sprawia, że ten pobyt we Włoszech ma wpływ na chwilę obecną i dlatego też użyliśmy czasu present perfect. Proszę, zauważcie, że w powyższych przykładach nie użyłam pierwszej osoby. Nie powiedziałam I have gone to the bank czy I have gone to Italy, ponieważ tak nie możemy powiedzieć. To nie byłoby poprawnie. Have gone i has gone zazwyczaj używamy w stosunku do osób trzecich, aby powiedzieć, że ktoś gdzieś poszedł czy gdzieś pojechał i że go tutaj nie ma. Więc o sobie tak nie mogę powiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć I have gone, że mnie tu nie ma, skoro stoję obok kogoś i z tym kimś rozmawiam. To nie miałoby sensu. Mogą powiedzieć I went to the bank yesterday, ponieważ mówię to w czasie przeszłym i wiadomo, że już z tego banku wróciłam. Oraz mogę też powiedzieć I have been to the bank, ponieważ been mówi o tym, że poszłam i że już wróciłam. Lecz nie mogę powiedzieć I have gone. To nie miałoby sensu. Możemy jednak powiedzieć I have gone through something. Na przykład I have gone through a lot recently, co oznacza wiele ostatnio przeszłam. I go through something jest wyrażeniem przejść przez coś, przetrwać trudny okres. Ale znaczenie tego zdania jest zupełnie inne, ponieważ ja nie mówię tutaj o pójściu czy pojechaniu gdzieś do jakiegoś miejsca, tylko o przejściu przez trudny okres czasu. Podsumowując, went użyjemy, gdy po czasie opowiadamy komuś, gdzie byliśmy. Na przykład ktoś Was zapyta, what did you do yesterday? I możecie odpowiedzieć, I went to Tesco and then I went to the bank. Czyli zdajemy relację z tego, co się wydarzyło, gdzie byliśmy, lecz nie ma to wpływu na chwilę obecną, na nasze obecne życie. To jest tylko zdanie relacji. W zdaniach z went użyjemy zakończonych określeń czasowych, takich jak yesterday, last week czy last year. Have gone oraz has gone użyjemy, aby powiedzieć, że ktoś gdzieś poszedł i jeszcze nie wrócił. Na przykład he has gone to work. Poszedł do pracy i go nie ma. Jeszcze nie wrócił. Użyjemy tutaj czasu present perfect, ponieważ ta czynność się wydarzyła w przeszłości, ona się już wydarzyła, ale ma wpływ na teraźniejszość, ponieważ jego tu nie ma. Musimy jednak pamiętać, że nie możemy powiedzieć tak o sobie. I have gone to work nie miałoby sensu. Nie możemy stać obok kogoś i mówić, że nas tu nie ma, ponieważ poszliśmy do pracy. Gdy na przykład rozmawiacie z kimś przez telefon, to powiecie I came to work, czyli przyszłam czy przyszedłem do pracy, lub I am at work, jestem w pracy, ale nie I have gone to work, wyszedłem do pracy i mnie nie ma. To nie miałoby sensu. Have been lub has been użyjemy, gdy my czy ktoś inny gdzieś poszliśmy, ale już wróciliśmy.
i ma to wpływ na chwilę obecną. Na przykład byliście w Tesco, zrobiliście duże zakupy i lodówka jest wypełniona i możecie powiedzieć I have been to Tesco. Lub wasza partnerka może was zapytać, zatankowałeś samochód? A wy możecie odpowiedzieć na to, oh yes, I have been to the petrol station. Tak, byłem na stacji benzynowej. I ma to wpływ na chwilę obecną, ponieważ wasz samochód jest pełen paliwa. I to już były ostatnie dwa czasowniki na dziś. Uff, gratuluję wytrwałości i samodyscypliny. A jak jeszcze spędziliście tę godzinkę przyjemnie, ponieważ lubicie uczyć się języka angielskiego, to tym bardziej wam gratuluję. Czerpanie przyjemności z nauki znacznie przyspiesza jej efekty. Proszę, sprawdźcie sobie ofertę LiveXP i koniecznie przećwiczcie użycie tych czasowników w naturalnej rozmowie. Dajcie mi również znać łapką w górę, czy filmik był pomocny, no i oczywiście subskrybujcie. A ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.